Cześć moi mili! Wiecie, co lubię najbardziej w prowadzeniu tego kanału? Otóż to, że często piszecie mi, że ja Was przenoszę w czasie do momentu Waszej młodości, do fajnych chwil, że po prostu aktorzy, seriale czy piosenki, ich wykonawcy, o których opowiadam, przypominają Wam najfajniejsze czasy Waszej młodości, miłe chwile i tak dalej, ale to jest często też tak, że również mojej młodości. I dzisiaj jest taki odcinek, bo będę dzisiaj opowiadać właśnie o Dr. Quinn. Przychodziłam ze szkoły, rzucałam plecak i szłam oglądać Dr. Quinn. Nie ma co kryć, że jest to serial, który podbił serca widzów. W bardzo wielu krajach był bardzo popularny, ale Polska to był jeden z krajów, w którym pobił rekordy popularności. Bardzo wiele osób kochało Dr. Quinn i te opowieści z Dzikiego Zachodu, Saliego i w ogóle wszystkie historie, które tam się działy. To, że Dr. Quinn była taka dobra i nie bała się walczyć o zdrowie ludzi, którzy do niej trafiali, a oprócz tego była taką babką z krwi i kości i jak jej się coś w miasteczku nie podobało, to też mówiła i nie tylko mówiła, ale także brała się do dzieła. Jane Seymour, bo właśnie tak nazywała się aktorka wcielająca się w rolę Dr. Quinn. Opowiem Wam dzisiaj, jak wyglądało jej życie, a zdradzę Wam też, zaspoileruję nieco, że jest z niej niezła sztuka, chociaż będzie niedługo już mogła świętować 70. urodziny. Jak to się robi, żeby tak świetnie wyglądać w tym wieku, dowiecie się pod koniec odcinka, a wcześniej dowiecie się wszystkiego. Jak to się stało, że gościła w naszych domach codziennie, więc serdecznie Was zapraszam i przenosimy się na Dziki Zachód. Widzę to oczyma wyobraźni. Jane Seymour urodziła się w Wielkiej Brytanii w 1951 roku. Przodkowie jej ojca pochodzili z Polski i z Niemiec, a dokładnie jej dziadek, który pochodził z Płocka. Matka aktorki w czasach II wojny światowej była pielęgniarką w Indonezji, a później osiadła w Anglii, gdzie wyszła za mąż za jej ojca, Johna. Jane ma także dwie siostry, Anne i Sally. Jako malutka dziewczynka marzyła o karierze baletnicy, nawet uczyła się w tym kierunku i debiutowała jako 13-latka w London Festival Ballet. Jednak kontuzja kolana przekreśliła te plany, ale postanowiła nie rezygnować ze sceny i postawiła na aktorstwo. Od tamtej pory kształciła się w tym kierunku. W tym celu wymyśliła sobie pseudonim Jane Seymour na wzór królowej Anglii, trzeciej żony Henryka VIII. Bardzo często Wam też mówię, że bardzo ważne jest szczęście. Oczywiście przydają się znajomości, ale co jeżeli takowych nie ma? Jane ich nie miała, ale szczęście faktycznie jej dopisało. Trafiła bowiem na plan pierwszego filmu i miała to być epizodyczna rulka, właściwie taka, z której no, nie ma szans, żeby ktoś zapamiętał aktorkę, ponieważ po prostu w danej scenie pojawiła się jako jedna z chórzystek, a jak wiecie i widzieliście chór, chórzystek jest w cholerę i wszystkie ubrane są tak samo, więc faktycznie trudno się wyróżnić. Był to film muzyczny znanego brytyjskiego reżysera Richarda Attenborough. Przy filmie zatrudniony był też syn reżysera Michael, który z miejsca zakochał się jednak w jednej z tych chórzystek, więc no, był to sukces. Niektórzy się śmieją, że takie wrażenie zrobiło na nim to, że aktorka ma jedno oko zielone, a drugie piwne, więc faktycznie gdy patrzy się jej w oczy, to widać, że coś tutaj jest inaczej niż u innych dziewczyn i być może to sprawiło, że aż tak się zakochał, ale jedno jest pewne, jako młoda dziewczyna, zresztą no, do dziś, jak już Wam powiedziałam we wstępie, ta uroda nie przeminęła, ale była zjawiskowo piękna i faktycznie nawet jako jedna z dziewczyn w chórze zwróciła jego uwagę. Wszystko już potem poszło bardzo szybko, ponieważ już rok po tym wydarzeniu byli małżeństwem. I oczywiście tutaj pojawiły się już znajomości, ponieważ przez to małżeństwo aktorka mogła poznać bardzo dużo wpływowych osób. Potem pojawiła się w wojennym filmie The Only Way w 1970 roku oraz w dramacie Młodość Winstona, gdzie zagrała kochankę Winstona Churchilla, Pamelę. A potem przyszedł przełom, ale no, znacie sporo dziewczyn Bonda, które jednak później nie wypłynęły na szerokie wody i nie były szeroko znane. Ale faktycznie dla wielu również ta rola dziewczyny Bonda była przełomowa. I tak było tutaj również. Zagrała dziewczynę Bonda w Żyj i pozwól umrzeć u boku Rogera Moore'a. Potem był dość popularny serial Na wschód od Edenu. Za tę rolę aktorka otrzymała nagrodę Złoty Glob. Ale
aktorka również świetnie radziła sobie w teatrze. Na przykład w 1980 roku pojawiła się znacząca dla niej rola w przedstawieniu Amadeusz. Spektakl odniósł sukces na Broadwayu, był wystawiany aż 1181 razy i nominowany do 7 nagród Tony Award, z czego otrzymał 5. Ale aktorka w swoim życiu otrzymała sporo ról, natomiast kolejny Złoty Glob, czyli no jedna z tych najważniejszych nagród, przyszła już za sprawą tej najbardziej dla nas Polaków popularnej roli Jane. Było to w 1996 roku, gdzie dostała właśnie nagrodę jako doktor Queen. No i oczywiście, jak pamiętacie, serial opowiada właśnie o dr Queen, która decyduje się otworzyć swoją prywatną praktykę i leczyć ludzi w małym miasteczku Colorado Springs na Dzikim Zachodzie. Serial w sumie doczekał się 150 odcinków, a te odcinki no, nie były takie 20-minutowe, tylko były to dość długie jak na serial odcinki. Również później w 1999 i 2001 roku doczekał się 2 filmów telewizyjnych. Serial oprócz tej nagrody Złotego Globu otrzymał także wiele innych nominacji, sporo nagród Emmy. Oczywiście w tych najważniejszych kategoriach, ale i w tych mniej ważnych, na przykład za najlepsze fryzury. Ale oprócz tego, że oczywiście bezapelacyjnie serial Dr. Queen zmienił jej życie i dla wielu osób już na zawsze pozostała lekarką z Dzikiego Zachodu, to zmienił również jej życie prywatne, ponieważ aktorka nie mogła jeszcze, trzymając w ręce scenariusz i otrzymując propozycję zagrania tej roli, przypuszczać, że tam pozna swojego przyszłego męża. Jego producent James Keach został jej mężem. No i tak mijało później życie. Trzeba przyznać, że Jane cały czas gra i jest aktywna zawodowo. Nie są to może filmy pierwszej klasy, natomiast grywa i w filmach, i w serialach. Jedno jest pewne, jeżeli chodzi o czas, to ma z nim jakąś umowę, albo po prostu o siebie dba, bo nie doszukujmy się tutaj cudów. Aktorka przyznała, że całe życie ćwiczy, ale trzeba przyznać, że te efekty są tak spektakularne, że nawet posądzono ją o oszustwo. Bo kiedy wrzuciła foteczkę z wakacji, to była tam na tej foteczce w stroju kąpielowym. I niektórzy pomyśleli, że no co to niemożliwe. 70 lat prawie na karku, a tu takie ciałko, że niejedna 30-latka może pozazdrościć. I od razu posypały się oskarżenia, że Jane swoje zdjęcia w internecie przerabia w jakichś takich upiększających aplikacjach. Na to aktorka wrzuciła filmik, w którym prezentuje się w całej okazałości. Filmiku już się tak łatwo przerobić nie da, więc okazało się, że chyba nie ściemnia. Tutaj teraz Wam zdradzę, jak to się według Jane stało, że się tak świetnie zakonserwowała. Otóż od 30 lat regularnie ćwiczy pilates. Jeżeli nie lubicie za bardzo fitnessu, w sensie tak się pocić, podnosić te ciężary i tak dalej, to możecie spróbować faktycznie pilatesu, bo to jest takie coś, że leżysz sobie, machasz nóżką, machasz rączką, to jest takie dość lightowe. Natomiast ja na przykład mam ochotę pójść sobie w kimono, jak to robię, więc ja już wolę z tym tam ciężarkiem. No ale wiecie, to nie jest tak łatwo, że ona sobie machnie tą nogą. Zobaczcie, co ona mówi, że kiedy chce zaszaleć kulinarnie, to co robi. Okazyjnie chrupie pistację, spożywa 2 kawałki bardzo gorzkiej czekolady i wypija kieliszek wina. No to chyba byśmy się nie dogadały, bo jak ja sobie folguję, to wygląda trochę inaczej, a takie rzeczy to na diecie raczej, no. No ale oczywiście nie wszystko jest tak pięknie, ponieważ Jane przyznała, że jeżeli już w jej wieku szukać ról, to właśnie raczej są to role dojrzałych kobiet, no i często trzeba ją dodatkowo charakteryzować i postarzać do tej roli, co się reżyserom nie podoba i wolą wziąć kogoś, kto wygląda dojrzalej. Mogę zmyć z siebie cały makijaż, żeby zobaczyli, iż mogę zagrać starsze kobiety. Moim celem jest starzeć się z godnością. Wewnątrz cały czas czuję się na 20 lat, bo daje mi to dużo radości. No i przyznała, że tam czasem może jakiś botoksik wjechał, ale no nie była pewna nigdy zabiegów kosmetycznych, nie chciała ich do końca stosować, no bo właśnie stwierdziła, że należy pracować twarzą jako aktorka. Potrzebuję twarzy, by się ruszała. Jeśli tego nie robi, nie mogę grać danej postaci. Czuję się bardzo komfortowo w swojej skórze. Ale nie to, żeby tam w ogóle jakiejś ingerencji nie było, no bo w pewnym momencie aktorka stwierdziła, że zrobi sobie biust. Zrobiłam sobie piersi, ponieważ odczuwałam presję, by ratować małżeństwo. Wydawało mi się, że to jest coś, co powinnam zrobić. Wypełniłam puste przestrzenie. Jeżeli chcę wyglądać młodziej na ekranie, podklejam szyję taśmą i zakładam perukę. Jak to? Że w sensie, że tak? Boże, jeszcze chyba u mnie się tu nic nie zwija z tyłu, ale
Że co, że będę kiedyś taśmą sobie coś tam kleiła? Jesus. No i kolejny dowód na to, że jak się małżeństwo sypie, to raczej nie o wygląd chodzi. Oczywiście nie ma się co zaniedbywać, ale zrobienie biustu nic nie pomogło, no bo jednak do rozwodu doszło. A tych rozwodów Jane ma za sobą 4. Pierwszy ze wspomnianym już Michaelem, z którym ma syna Richarda. Rozwiodła się w 1973 roku. Później w latach 77-78 była żoną Wiktora. Drugie małżeństwo aktorki może śmiało pretendować do miana najkrótszego w historii Hollywood, bo trwało tylko kilka miesięcy. W 1981 roku po raz trzeci wyszła za mąż za Davida Flynna, z którym miała 2 dzieci, córkę Katrin i syna Shona. Ale właśnie w tym okresie zaczęła się ta największa popularność aktorki, właśnie Dr. Quinn, te sprawy, coraz więcej grała, coraz więcej się pojawiała, no i mąż stwierdził, że jemu się to nie podoba, coraz bardziej się kłócili, no i niestety doszło do rozpadu tego pożycia małżeńskiego. 15 maja 1993 roku aktorka poślubiła reżysera i producenta filmowego, którego poznała na planie Dr. Quinn. Mają razem bliźniaki, Johna i Christophera. Zamieszkała w Malibu i w zabytkowym domu w Anglii. Razem z mężem reżyserowała i produkowała filmy, w których zagrała, w tym Nowe przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów, Zapisane w sercu czy Dr. Quinn. Niestety właśnie dla niego zrobiła ten biust i nic to nie dało. Po 20 latach wspólnego życia para zdecydowała się na rozwód. Kobieta obecnie spotyka się z 70-letnim Brytyjczykiem, reżyserem Davidem Greenem. Aktorka nie myśli jednak o piątym małżeństwie. Jeszcze jako ciekawostkę powiem wam, że w 2007 roku wzięła udział w tańcu z gwiazdami i zajęła tam 6 miejsce, prezentując swoje zgrabne nogi. Jest bardzo zaangażowana w działalność UNICEF-u, maluje obrazy i pisze książki, więc to są jej pasje. Dajcie mi znać, czy byliście ciekawi co u Dr. Quinn, czy podobał wam się ten odcinek, dzisiaj taki luźniejszy, bardziej rozrywkowy, wiem, że takie od czasu do czasu lubicie, bo nie samą kulturą i sztuką człowiek żyje. Ale jeżeli wam mało, pamiętajcie, że na Spotify znajdziecie podcasty, w których możecie sobie przypomnieć również polskie, ale i zagraniczne gwiazdy. Zapraszam na Facebooka do grupy Przyjaciele Pauli Rodak. Tam się wymieniamy różnymi spostrzeżeniami. A także pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na TikToku, Instagramie i w ogóle wszędzie. Taka ekspansja Rodaka nastąpiła na świat, więc... Ale nie martwcie się, jeśli to dla was za dużo, to pamiętajcie, że wrócę do was niebawem i oczywiście pogadamy sobie o kolejnej gwieździe. Myślę, że będzie ciekawie, więc do zobaczenia, kochani, i dziękuję wam przede wszystkim za to, że jesteście ze mną na YouTubie. Buziaki! Cześć!